Także wiecie Państwo, tutaj 25 lat Radia Maryja, ale jak się tak na historię całą patrzy, to my oglądałyśmy film na YouTube, Babilon napisz, wychodzi film o Janie Husie. To więc nie wiem, z tego wynika, że on był tak zdeterminowany, Jan Hus, że gdyby żył jeszcze raz, to by tak samo postąpił Jan Hus, jak i wtedy. Czyli by się pozwolił spalić, no bo jak oni go pochwycili, w więzieniu trzymali, to przecież on by uciekł. I ze stosu też by uciekł, ale jak można uciec, jak klechy go i służebnicy diabła wszelcy przywiązali go. No to mówię do Marka Zajączkowskiego, że słuchaj, co ty się będziesz patrzył na to, co kto mówi, że ktoś tam niezadowolony, że ktoś tam tego. I niestety, trzeba trzymać się prawdy. Nie możemy postępować ze względu na to, że to by się podobało sąsiadowi, sąsiadce, albo bać się przed śmiercią. Świadkowie Jehowy, nawet w stanie wojennym, jak tutaj Jacek Krajewski też na przy Politechnice Warszawskiej, ten sąd wojskowy, jak to było, Noakowskiego, jaka to ulica. Proszę Państwa, to dostał 4 lata więzienia i powiedział, że nie przyjmie pracy nawet w piekarni, bo to też będzie miał żołd, to też dostanie buty żołnierskie i będzie jako żołnierz, a czy piecze chleb żołnierz, czy strzela, to jest jedno i to samo. No i tutaj dopiero jest odwaga, jak Jan Hus, powiedzieć nie przed klechami, które rwą się, niektórzy mówią do pieniędzy, a inni mówią, że rwą się do władzy. Ja to myślę, że raczej do władzy się rwą, a pieniądze potem przyjdą. No ale są opcje przeciw, za i przeciw. Powiedzieli, że pół na pół. Szefman odsłonił w katedrze polowej tablicę upamiętniającą księży niezłomnego. Czwarty dzień smogu w Paryżu, w stolicy Francji, obowiązuje najwyższy stopień zanieczyszczenia powietrza. Ponad 4,5 miliona diod za godzinę iluminacja świąteczna rozświetli Warszawę. Piotr Topoliński, minister obrony, wręczył patenty oficerskie alumnom żołnierzom w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Szef resortu obrony narodowej mianował na pierwszy stopień oficerski 250 księży alumnów wcielonych przymusowo w latach 1959-80 do służby w tak zwanych kleryckich jednostkach Ludowego Wojska Polskiego. Podczas uroczystości Antoni Macierewicz zaznaczył, że ofiara księży dała siłę Polakom, by odbudować ojczyznę i państwo. Kierownictwo techniczne Tadeusz Rodenko i Robert Zapora. Dyrygowali Tomasz Labuś i Piotr Racewicz. To właśnie od ministra obrony narodowej. Bo powtarzam raz jeszcze, dzięki wam. Księża otrzymali stopień podporucznika rezerwy, który nie wiąże się z żadnymi przywilejami przewidzianymi dla oficerów zawodowych. W katedrze polowej Wojska Polskiego została też odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca księży męczenników komunizmu. W Paryżu ogłoszono najwyższy stopień zanieczyszczenia powietrza drobnymi cząsteczkami. Smog utrzymuje się tam czwarty dzień z rzędu. Air Paris, organizacja powołana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska do kontroli stanu czystości i zanieczyszczenia powietrza w Paryżu i w stołecznym regionie Île-de-France, stwierdza, że stan jest tak poważny, iż istnieje duże ryzyko zagrożenia dla zdrowia mieszkańców stolicy, a także przylegających do niej miejscowości w trzech sąsiednich departamentach. Mer Paryża, Anne Hidalgo, wezwała władze państwowe do wprowadzenia ograniczenia ruchu samochodów w mieście, proponując tak zwany ruch naprzemienny. Jednego dnia wolno będzie przekroczyć granicę stolicy pojazdem, których numery rejestracyjne
skończył się na parzystej cyfrze, następnego dnia na nieparzystej. Według prognoz taki stan zanieczyszczenia może się utrzymywać jeszcze przez wiele dni. Paryż leży w nietrze. Słoneczna pogoda i brak wiatru powodują, że miasto spowija się na opłatę zanieczyszczonego powietrza, czego sprawcą są dwa główne czynniki. Ogrzewanie domów, drewno i ruch pojazdów. Stąd na wszystkich drogach Tour de France zmniejszono dozwoloną prędkość o 20 km na godzinę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To prawdopodobnie największe w historii wycie danych na temat operacji finansowych w świecie piłki nożnej. Platforma Football League Sam dotarła do milionów dokumentów pokazujących nie zawsze zgodne z prawem praktyki finansowe piłkarskich gwiazd. Szczegóły publikuje m.in. niemiecki tygodnik Der Spiegel. Dokumenty udostępnione Spiegelowi stawiają w złym świetle światowe gwiazdy piłki nożnej. Jeden z najbardziej jaskrawych przykładów to Portugalczyk Cristiano Ronaldo, grający w Realu Madryt. Z dokumentów ma wynikać, że piłkarz przez lata wykorzystywał fikcyjną firmę zarejestrowaną na brytyjskich wyspach dziewiczych do unikania płacenia podatków od zysków z kontraktów reklamowych. Może chodzić o należności liczone w dziesiątkach milionów euro. Der Spiegel opisuje także podatkowe problemy niemieckiego piłkarza Mesuta Özila. Zdaniem tygodnika mamy do czynienia z największym w historii wyciekiem danych o finansach futbolu. Dziennikarze Spiegla, a także kilkunastu innych europejskich redakcji otrzymali prawie 19 milionów dokumentów. Szczegóły mają być sukcesywnie publikowane. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Iluminacja świąteczna rozświetli Warszawę. Za godzinę uroczyste zapalenie ponad 4,5 miliona energooszczędnych diod i prawie 1300 elementów dekoracyjnych. Ozdoby pojawią się m.in. przy pomniku Kopernika, przy skwerze Hoovera, na Placu Zamkowym i przy Parku Fontan, mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W tym roku wszystkim nie będzie takiego generalnego otwarcia, bo strasznie dużo ludzi w tym momencie było nawet niewystarczająco bezpieczne. Natomiast teraz dla nas godziny 16 będzie już iluminacja na całej przestrzeni Placu Turowskiego, będą różnego typu atrakcje, nie trzeba być zgromadzonym w jednym miejscu, nie będzie wielkiej sceny, będą przy różnych miejscach, będą różne wydarzenia i zespoły. I zachęcamy do spaceru. Na Placu Zamkowym stanie niemal 30-metrowa choinka. Dekoracje świąteczne na ulicach Warszawy będzie można oglądać do pierwszych dni lutego. Koszt tegorocznych iluminacji to 6,5 miliona złotych. Na termometrach od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 2 w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i 5 stopni na Wybrzeżu. Wieczorem śnieg spadnie we wschodniej połowie kraju. Ciśnienie rośnie teraz w stolicy 1007 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Co państwo na radio przekażą, musi być cudem i znakiem Bożej. I tablica, i Radio Maryja, i same atrakcje. No ale my z Ewką oglądamy film o Janie Kusie, u którego spalono, proszę państwa, i straszne i ciekawe. Tak byśmy... Potrzebuje coś dobrego na zatoki. Wspólnie z naszymi radiosłuchaczami, telewizami, przyzywać Miłosierdzia Bożego. Dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania, wspierające odporność i najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i tymianek. Suplementy diety Renopuren. Ale dla zdrowych zatok. Wczoraj, teraz także tabletki jutro Renopuren Zatoki jest z nami, bardzo chciała być w te 25. urodziny Radia Maryja. Wzbudźmy i nasze intencje, z którymi stajemy do tej modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, za Radio Maryja, za wszystkich, którzy to radio wspierają, tak żywych, jak i zmarłych, konających, za wszystkich prześladowanych. Nieustannie docierają do nas sygnały, by modlić się za Kościół, za prześladowanych i zabijanych w Syrii i w Iraku, więc i ich polecamy, i wszystkich prześladowanych w świecie. Polska kuchnia. O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego. Ty wiesz dobrze, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego. I aby dusze poznały dobroć Twoją.
A dzięki tej książce, czemu stronią duszę od Ciebie, Jezu? Jaka była nie rozumiem tego. Naszych czasów. O gdybym mogła serce moje posiechać na najdrobniejsze części i w ten sposób ofiarować Ci, Jezu, każdą cząstkę jakoby serce całe, aby Ci choć w cząstce wynagrodzić za serca, które Cię nie kochają. Kocham Cię, Jezu, każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za Ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości. O Boże, im więcej Cię poznaję, tym więcej Cię pojąć nie mogę. Ale to niepojęcie daje mi poznać, jak wielki jesteś, Boże. A to niepojęcie Ciebie zapala nowym płomieniem serce moje ku Tobie, Panie. Od chwili, w której pozwoliłeś, Jezu, zatopić wzrok mej duszy w Tobie, odpoczywam i nie pragnę niczego. Znalazłam przeznaczenie swojej chwili, w której utonęła dusza moja w Tobie. Polskie Radio 24, jedynym przedmiocie miłości mojej. Niczym jest wszystko w porównaniu z Tobą. Cierpienia, przeciwności, upokorzenia, niepowodzenia, posądzenia, jakie mnie spotykają, są drzaskami, które rozpalają miłość moją ku Tobie, Jezu. Szalone i niedościgłe są pragnienia moje. Pragnę zataić przed Tobą, że cierpię. Pragnę za swoje wysiłki i dobre uczynki nigdy nie być wynagradzana. O Jezu, Ty sam jesteś nagrodą. Na ten temat właśnie po godzinie 16, o 16.15 poznajmy się, czyli między nami zwierzętami, wiele ciekawych spotkań i tematów. Zapraszam serdecznie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O poręczeniach majątkowych mówił teraz Krzysztof Głowski, Polskiej Radio 24, ekspert do spraw prawa karnego, a rozmawiają o kukla. Przyjrzyjmy się w takim razie przypadkowi sprzed kilku dni, co tak naprawdę w Warszawie zrodził się, żeby zająć... Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chodzi po wolności, bo albo nie zastosowano wobec niego żadnych środków zapobiegawczych, albo zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Wierzę w Boga, znaczy, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Może w przypadku stosowania, czy też od prokurator, bo trzeba pamiętać, dla że Jego bolesnej męki. Tylko i wyłącznie sąd. W postępowaniu przygotowawczym, czyli w śledztwie. Dla Jego bolesnej męki. Stosuje sąd na wniosek prokuratora. Później w toku śledztwa prokurator może dla Jego bolesnej męki. W postaci tymczasowego aresztowania i zmienić na inny środek. Natomiast postępowanie dla Jego bolesnej męki. Zapobiegawcze niż tymczasowe aresztowanie może zastosować także prokurator. Dla Jego bolesnej męki. Nie decydują się na stosowanie poręczenia majątkowego. To jest taki dla Jego bolesnej męki, który moim zdaniem, jeśli chodzi o środki wolnościowe, dla Jego bolesnej męki postępowanie karne. Jeżeli to poręczenie majątkowe jest dla Jego bolesnej męki, wysokość poręczenia majątkowego zależy zarówno od właściwości, dla Jego bolesnej męki, od dochodów, od stanu majątkowego oskarżonego, podejrzanego, a także Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. To może on rzeczywiście zabezpieczył prawidłowy tok postępowania, bo dla Jego bolesnej męki oskarżonego przed ucieczką bądź ukryciem się. Dla
dla jego bolesnej męki. Że przedmiot poręczenia majątkowego ulegnie przypadkowi w razie dla jego bolesnej męki bądź ucieczki podejrzanego. To popatrzmy jeszcze na dla jego bolesnej męki. Temu wyszedł na wolność trójmiejski adwokat po spłaceniu 3 milionów. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Bardzo szeroki, z jednej strony sprzymy 400 tysięcy, z drugiej strony 3 miliony. Dla jego bolesnej męki. W przypadku podejrzanego w sprawie Gdańskiej. Dla jego bolesnej męki. W zarzutach wartość szkody jest wyrządzony znacznie wyższy. Dla jego bolesnej męki. Tak, 14 milionów, prawda? Więc tutaj to poręczenie majątkowe. Dla jego bolesnej męki. Wydaje się być adekwatne także ze względu na charakter czynu, który został zarzucony. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście, na której część zostanie zaliczone to tymczasowe aresztowanie, które było dla jego bolesnej męki. Trzeba pamiętać o obawach matactwa. Dla jego bolesnej męki. W przypadku sprawy Dariusza K. mamy już do czynienia z zakończeniem postępowania pierwszej instancji. Czyli wszystkie czynności dowodowe, które mogą dla być jego przeprowadzone, które męki. Zostały zawnioskowane przez strony, które są dopuszczone, zostały przeprowadzone. Więc dla nie jego ma w tej chwili obawy, męki. Że oskarżony będzie nakłaniał świadków dla jego do składania fałszywych zeznań, czy w jakikolwiek inny sposób będzie utrudniał postępowanie. Tutaj dla jego bolesnej męki. Poręczenia majątkowego zastosowano także kumulatywnie chyba do dozór policji. Dla jego bolesnej męki. Oskarżony musi się stawiać w określonych odstępach chyba 3 razy w tygodniu na komisariacie. Dla jego bolesnej męki. Jeżeli się nie stawi, to już też będzie sygnałem, policja poinformuje sąd, też będzie dla jego bolesnej męki. Do sądu, ażeby podjąć działania w zakresie poszukiwania tego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. To wtedy oczywiście trzeba wyjaśnić, dlaczego się nie stawi. Jeżeli policja dla jego bolesnej męki. Z wynika, że uciekł, bądź się ukrywa. Dla jego bolesnej męki. Jeżeli wyrok się uprawomocni, będą trudności z doprowadzeniem tej osoby do dla jego bolesnej karnego, to wtedy oczywiście sąd po pierwsze orzeknie o przypadku dla jego bolesnej majątkowego, męki. Po pierwsze, a po drugie może zastosować inny środek zapobiegawczy, czyli dla jego bolesnej męki. Zastosować znowu tymczasowe aresztowanie, a także w konsekwencji dla jego bolesnej męki. O poszukiwaniu oskarżonego listem gończym. O prawnych niuansach przez chwilę jeszcze dla jego bolesnej męki. Jednak do tego, co pojawiło się już na początku, czyli do odbioru społecznego. Dla jego bolesnej męki. Prasowe, które donosił, że oto osobnik taki to taki kupił sobie. Dla jego bolesnej męki. Musimy pamiętać cały czas, że obowiązuje w polskim systemie prawnym dla jego bolesnej męki. Niewinności. I każdego uważa się za niewinnego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie jest zaliczka na poczet kary. Tymczasowe aresztowanie, jak i inne środki zapobiegawcze, mają dla jego bolesnej męki. Postępowanie. Oczywiście opinia publiczna z jednej strony dla jego bolesnej męki. Osoba, która popełniła taki czyn, no, nie zasługuje, żeby dla jego bolesnej męki. Jednak cały czas to postępowanie trwa i ten wyrok być może będzie dla jego bolesnej męki. Przez sąd okręgowy, przez sąd odwoławczy, ale być może będzie uchylony do ponownego rozpoznania. Dla jego bolesnej męki. Taki kłopot. Co by było, gdyby to tymczasowe aresztowanie było dalej stosowane? Dla jego bolesnej męki. Też nie może trwać nieskończoność. Zgadzam się, że są wszystkie rozwiązania. Dla jego bolesnej męki. Polskie Radio 24. Magazyn. Dla jego bolesnej męki. I Mariusz Gdyna. Witam Państwa bardzo serdecznie od kilku już wydań. Dla jego bolesnej męki. Straszymy Państwa zimą, chociaż jak jesteście dobrze przygotowani, to żadna zima. Dla jego bolesnej męki. Straszne ostatnio mówiliśmy o tym, jak przygotować auto, żeby podczas mrozu, gdyby święty się, Boże, nie było święty moc, zaskoczenia. Święty no, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty moc, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Modlitwa w intencji młodzieży. Panie Jezu Chryste, w synagodze w Nazarecie do siebie odniosłeś słowa proroka. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas i uwalniaj od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki, obdarzaj mocą Ducha Świętego, aby mogli rozpoznać Twoją miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu. Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. Pani Jasnogórska, wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poprosimy Ojca Dyrektora. Można liczyć na jakąś bardziej specjalistyczną pomoc w uruchomieniu samochodu. Możemy liczyć na bardziej specjalistyczną pomoc i coraz częściej taka pomoc jest niezbędna, bo auta, czyli na te nowe generacje, to już na tyle skomplikowane, że nawet jeżeli uda nam się chociażby niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dzielica. No i tu samochód po prostu był widzicie, witamy prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Duda. Pociągu przestrzegaliśmy przed tym, żeby pożyczać prąd od auta dużej pojemności, podczas gdy tamten samochód ma uruchomiony silnik, to można zrobić bardzo dużo kłód, czyli zniszczyć komputer w tym aucie, które jest odpalone. Ale też na tam rację bardzo często kończy się tak, że jak zapalić te dyskusje napięcia, a potem nagle wzrostowe napięcia powoduje, panie prezydencie, to jest tylko cząstka. Czyli tam kończy się na dyskusję. Ale jeżeli już to pozdrawiamy małżonkę, córkę i bardzo szlachetnych rodziców, nie byłoby takiego człowieka, nie tylko gdyby nie tacy rodzice. Może być właśnie rodzicom dziękuję. Naprawdę, na kilka dni. Za pieniądze. Za pieniądze. Najbardziej, bo to już jest dobrana. To jest zachęta dla wszystkich rodziców, żeby nasze dzieci też były szlachetne, wielkie, żeby ojczyzna się cieszyła, ludzie, żeby oni kiedyś byli w chwale w niebie. To od was rodzice zależy, babcie, dziadziusie wszyscy. Kochani, najpierw jak odpalamy, kogo witamy? Bo ta procedura przewodniczy naszej liturgii ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego konferencji episkopatu Polski. Jest z nami metropolita, nasz metropolita, generał, arcybiskup Leszek Sławoj Łódź. Ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Suski, ksiądz biskup Ignacy Lec, ksiądz biskup Wiesław Meri, ksiądz biskup Janusz Stępnowski, ksiądz biskup Stulpinus, ale powiecie dlaczego tak? Bo to z Łotwy, takie nazwisko inne, nie, to trudniej nawet może przeczytać, ale on zna język polski doskonale. Rosyjski też. Było też nic wyjaśnić. Ksiądz biskup Józef Szamocki z Torunia, ksiądz biskup Łukasz Pusłów, biskup pomocniczy
z Kalisza. To są te sytuacje, ksiądz biskup ordynariusz tej chwili udziela świętej. Potrzebujemy innych towarzyszących. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Jak auto zastępcze Astrakie. Ksiądz biskup Wiesław Szlachetka. Biskup Zbigniew Zdzisław, Zbigniew Zieliński. Stanisław Stefanek. Stanisław Napierała. Biskup Stefan Rynek. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik. Tak jest, zdrowe. Ksiądz biskup Edward Frankowski. Ksiądz biskup Teofil Wilski. Ksiądz biskup Ryszard Karpiński. Ksiądz biskup Adam Lepa. Pomoże nam w tego rodzaju sytuacji. I ojciec Janusz Sok, prowincja o prowincji redemptorystów polskiej prowincji. No i oczywiście w tej chwili zobaczyliśmy, wszedł pan minister Antoni Macierewicz. To samo mówi już, panie ministrze. Ludzie mówią Vox Populi. Naszego auta, tak. Czy długa trasa. Pan minister Mariusz Błaszczak. To są te momenty, w których możemy się przekonać. Ja Vox Populi. Pan minister profesor Jan Szyszko. Minus 15, minus 20. Z małżonką. To jest wystarczający powód, aby a miał być w Meksyku, przyjechał do Torunia. Panie ministrze, to nie Meksyk. Tylko dlatego, że wiele współczesnych pojazdów zwyczajnie tak. Nie jest. Pani minister Elżbieta Rafalska. Tak mi podali. Pod chmurką, przy tej tak temperaturze możemy mieć problem nie tylko z tym, żeby to się do auta dostać, co też jest... Pan minister Marek Grubarczyk. Pan minister Krzysztof Jurgiel. Ale rozumiem, że to wynika po prostu z prawa życia. Pan minister Małgorzata Sadurska. Dokładnie tak jest. Pan minister Adam Kwiatkowski. Wobec tego wiemy, że pani minister Beata od awaryjnego odpalenia i w warunkach ubezpieczenia takiego asystenta, na ile no i wiceministrowie, mam czytać? Możemy sobie pozwolić, to jest papier. To dobrze, proszę bardzo. Lecznicy medycznej, gdzie nam przysługuje Marzena, pani minister, wiceministra, ten był minister, bo się nie mówi nigdy. Nie ma tego rodzaju wiceproboszcz, to znaczy, tylko proboszcz. Czysto hipotetycznie może tak. Mieć problem z odpaleniem pani minister Marzena Drat, wiceminister edukacji narodowej. No zobaczymy, jakie te lektury, bo na razie to są jeszcze dalej New Age. Jedną rzecz należy mi powiedzieć nie mogę. Pomoc zobacz, Jerzy Materna, minister. Wcale nie jest najbardziej typowym minister Marian Banaś, wiceminister finansów. Kierowcy muszą być świadomi tego, że pomoc znaczy, pan tej sytuacji rozdzielacie pieniądze, to jest raczej tak? Domena pakietu transportowego średniej klasy i bardzo dobrej. Jeżeli sobie kupujemy najtańsze z assistance, jakie oferuje nam ubezpieczyciel czy innego rodzaju dystrybutor, to lepiej sprawdzić. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pan minister Ryszard Zarazki. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie mylić wsi z WSI. Nie zawsze w przypadku mini. Bo pan minister już to rozwiązał. Pan minister Macierewicz, ale nie wiem, czy nie dają znać o sobie. Bezwzględnie dodają tego rodzaju obserwujmy rzeczywistość. To minister sam wszystkiego nie ogarnie. Solo, nie towarzyszący ani polityce komunikacyjnej, ani żadnemu innemu produktowi finansowemu. Pan minister Jan Dziedziczak. Wtedy otrzymamy pomoc. Natomiast fakt jest, że wiceminister spraw zagranicznych, pani minister Renata Szczęk, wiceminister spraw zagranicznych. W razie awarii, w razie wypadku i w razie awarii nie ma sytuacji. Na odprawie mówią jeszcze są, mówi ojciec Piotr Detlef, zresztą też takie nazwisko kaszubskie. Wytrawnemu kierowcy zdają się być powiedzmy samoobsługowe, albo w ogóle tak. Się nie dzieje, no bo to trzeba być przecież gapą, żeby natknąć się na problem braku paliwa. A jest, natomiast ze Śląska, proszę Państwa, ten porządny człowiek, jest zresztą wiceminister sprawiedliwości. Jest paliwo niewiadomego pochodzenia i to paliwo... Co, nie wymieniłem pana ministra Ziobry? Nie, no ludzie, to jeszcze raz w takim razie. Pan minister Zbigniew Ziobro odpowiedział. Na coś takiego też możemy liczyć.
jest jak najbardziej tak. Dobry pakiet, taki szans, to może nie tylko wtedy, kiedy zaatakuje. I ma pan, panie ministrze, tu jest demokracja prawdziwa, a nie socjalistyczna. To jest ewidentnym błędem. Skoro pan mówi, skoro to występuje takie supermacy, to znaczy, że ludzie takie rozrobią. Proszę mi wybaczyć, ale tam jest przekoczyłem, a jest. Pozdrawiamy żony i dzieci. A powiem państwu, że tak prywatnie dowiedziałem się, że pan minister nawet w nocy wstaje do dzieci. Powiem więcej, tak, nie tylko żona i mama, ale porządny człowiek. To jest przykład dla ojców. Tak, pan minister Maciej Małecki, wiceminister skarbu, pan wiceminister Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej, pan wiceminister Paweł Salek, wiceminister środowiska, o, porządny człowiek, elegancki, i pan wiceminister środowiska, główny geolog kraju, Mariusz Orion Jędrysek. A jest, pięknie. No i kochani, coś niesamowitego. Pan minister Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I pan minister w Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który kiwa mi głową, żeby tak nie mówić, ale pan profesor Janusz lub opony, bo tak naprawdę jaki? Wymieniamy. No rodzina Radia Maria powinna wiedzieć, co wygłosił. Kawiecki, tak jest. Panie komunikacyjnego mogą zgłaszać szkodę do ubezpieczyciela, natomiast opona zdecydowanie nie autokasko, ale i dedykowane produkty. Wojewodowie, pan Mikołaj Bogdanowicz, relatywnie niedrogie i zdecydowanie warte pani polecenia wojewoda kujawsko-pomorskiego od nas. To znaczy, wszystko jest od nas, cała Polska. Pani wojewoda Agata Wojtyszek. Za komplet oto, za cztery sztuki, ładnie na niebiesko ubrana. Pan profesor Przemysław Czarek, wojewoda lubelski. Tak daleko? Boże mój. Ojcze Piotrze, tak daleko w Lublin. Dobrze. Pan prezydent miasta z jakimi kosztami Torunia. Michał Zalewski. Pan marszałek województwa. Takie ubezpieczenie, jakiego? Które daje nam Podkarpackiego i za granicę. Władysław Ortyl. Które pomoże nam w razie awarii, w razie wypadku. Sytuacja zdrowia, taki jak była. Słuchajcie, czy mam czytać wszystkich posłów i tak dalej? Bardzo dużo. To jest wydatek. A jest pan prezes Kurski. 200 zł. Rocznie. Nie dotarł. Płaci się jednorazowo, ale powiedzmy sobie, że w relacji do ceny ubezpieczenia komunikacyjnego, szczególnie dzisiaj, te 200 zł, to jest swego rodzaju. Jest pan prezes PZU. Będzie nas ubezpieczał wszystkich. Pan Michał Krupiński, wiceprezes pan Andrzej Jaworski. Tak. Trzeba wymienić koniecznie pan Bartłomiej Misiewicz. A wie pan dlaczego? Chociażby dlatego, bo ile pana sponiewierają, to kto to zniesie? Nie łamać się. Alleluja i do przodu. Piorun nie uderza w to, co ma. Ma pan być wielki duchem. Tak jest. Jak go spalili i on powiedział, że gdyby jeszcze raz go mieli spalić, bo innego wyjścia nie było, to by on nie wyrzekł się swoich testów. Europosłów. Widzimy egipska ustawa o zgromadzeniach częściowych zgodna z konstytucją, jeden z artykułów zaproponowanych przez sam Konstytucję. Podana przez sądzie ustawa zakłada, że organizatorzy biegów muszą zwracać się o zgodę do MSW, a ministerstwo może odmówić. Sąd uznał, że konstytucja gwarantuje wolność wyrzucania się oraz prawo do pokoju pod protestem. Mikołaj przyszedł dzisiaj do dzieci z rodzin podopiecznych lubelskiej Caritas. Wybór prezydenta
prezentów, na tyle dzieci był przypadkowy, mówi jedna z organizatorek akcji Dominika. My wszyscy jesteśmy na tym Jak mi ojciec Piotr pozwoli, to przeczytam wszystkim posłom. Otrzymało ponad 120 osób, ambasadorami oczywiście pani poseł Anna Sobecka, bo zaczynamy. Tartanowski Jan, Bogdariusz, Borowiak, Joanna, Borowiec, Agata, Dolata, Zbigniew, Gosiewski, Jerzy, Kaleta, Piotr. Pani minister Elżbieta Kruk, Media Narodowe, tego nie powiedziałem. Wspaniała osoba. Marlatos, Tomasz, Machalek, Marzena, Masłowska, Gabriela, Matuszewski, Marek, Melak, Andrzej, Michałek, Iwona, Osiński, Jan z małżonką, pani profesor Pawłowicz, Krystyna, pan poseł Piotrowicz Stanisław, Marzucek, Marcin, profesor Hrynkiewicz, Józefa, Telus, Robert, Tułajew, Sylwester, Uściński, Piotr, Wleski, Bartłomiej, Zbonikowski, Łukasz i senatorowie, Bonikowski, Waldemar i pani Mariola Gac, Uścikowski, Jerzy, Cichoń, Zbigniew, Jackowski, Jan z małżonką, Agnieszka, Łyczak, Józef, Olejniczak, Waldemar, pan poseł, pan senator, Zdzisław Pupa, wspaniały człowiek, Romańczyk, Tadeusz, Ryszka, Czesław, Starkiewicz, Wojciech. No może tyle na razie. Dziękujemy. No i msza święta. Modlimy się w ostro, kochani. Jest za co dziękować Panu Bogu. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to bardzo proszę jeszcze raz dla naszych gości takie serdeczne brawa i dla Polonii, dla tych, którzy się łączą z nami. Oczywiście, są pozdrowienia dzisiaj przesłane i przepraszają, że nie mogą być ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięka, ksiądz arcybiskup Wacław Tepo. To co do mnie dotarło dzisiaj. Bardzo dziękujemy. No i pozdrawiamy. Słuchajcie, idzie odnowa w Polsce, czy nie? Nie wiem, czy damy radę. O, słuchajcie, to trzeba się bardzo spiąć. Wszyscy. Bo to jest, są siły. Diabeł nie śpi. Dlatego potrzebna jest modlitwa i czyn. Dziękujemy, ale tego wszystkiego nie było bez kogoś, kogo tu nie ma fizycznie, a jest duchowo. Rozmawiałem dwa dni temu jeszcze. Przepraszam, że nie może być. Myślę, że pana pytanie jest przewrotne, bo ja myślę, że może nie tyle zgodzilibyśmy się, żeby zapłacić mniej, bo to jest kwestia o ile mniej, natomiast na pewno bez niego by tego nie było. Trzeba pamiętać. Prewencyjnie życzymy zdrowia, wtedy kiedy mam zapłacić więcej. Życzymy zdrowia, odporności, potężnej odporności, wbrew pozorom na psychologicznym dosyć zaskoczeniu, natomiast pewnie grupy, które zdecydowanie płacą w tej chwili więcej, dużo więcej, to właśnie grupa, o której pan powiedział, czyli te niosące ze sobą największe ryzyko spowodowania szkody, wypadku, zdarzenia. Dodatkowo jeszcze to bardzo istotne zdarzenie. Dziękujemy bardzo. Rozpoczyna się msza święta jubileuszowa z okazji 25. rocznicy powstania Radia Maryja pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, wiceprzewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Oprawę mszy święta sprawuje zespół muzyki sakralnej Lumen, którego kierownikiem muzycznym jest pan dr Zbigniew Małkowicz. Powstańmy, rozpoczyna się msza święta. Natomiast w tym zakresie bardziej myślę, że warsztaty są zainteresowane tym, żeby te koszty, zwłaszcza wtedy, kiedy samochód jest naprawiany, no to tam Natomiast dalej te koszty wydają się znaczące i
posiadające oczywiście wyznaczone oko, to oni są te, które najbardziej są dotkliwe dla wszystkich, czyli bo te najbardziej dotkliwe, te najdynamicznie rosnące, to jednak kobiety, które mają wykład zasady osobowe, wtedy to które są lawidowe i nie są zawinięte w czasie. Wydarzenia. To jest ważne raz. A drugie nie. Pozostawienie osób bliskich, rodzi ze sobą roszczenia, które trudno jest określić w momencie przyjmowania roszczenia, trudno jest zobaczyć ich stres, bo to mogą być w przypadku śmierci, a tu za dużo silnie, które wymaga wsparcia i pomocy, ale w przypadku poszkodowanych bezpośrednio to może być renta dożywotnia, bo ktoś nie odzyska sprawności dożywotnia do tej wysokości samej gwarantyny, bo ta jeszcze limituje odpowiedzialność bezpośredniej. Natomiast te bardzo poważne wypadki są najczęściej spowodowane przez kierowców o najmniejszym doświadczeniu. To znaczy ten brak zdolności przewidywania skutków własnych działań za kierownicą dużo bardziej charakteryzuje ich wypełnienie, aby kierowców nie było doświadczonych kierowców. Jednym z samych pierwsza skutka powoduje opóźnienie, że mamy szczęście, to ta skutka jest drobnym zdarzeniem, przypomina nam samochód, to bardzo niebezpieczne narzędzie i może być tak naprawdę narzędziem zabijającym. Jeżeli nie mamy szczęścia, to pierwsza skutka może się wiązać i ten pierwszy wypadek może się wiązać z śmiercią osoby bliskiej, na przykład pasażerów. Światowe badania pokazują, że niezależnie od tego, gdzie ten szkolenie się odbywa, to ryzyko związane z młodymi kierowcami jest wszędzie tak samo wysokie. To raczej zewnętrzne mechanizmy kontrolne, właśnie ta kwestia uniknięcia kary, powoduje bardziej skłonność do ograniczenia czy pohamowania swojej fantazji za kierownicą. Bardzo jest interesujące zwracanie na polski rynek, co się wydarzyło w tym roku w zakresie wypadków ofiar w ludziach spowodowanych. Otóż na przełomie lat 90-2000 chyba zabitych zachodziło być 8-9 tysięcy, to w ostatnim roku, 2015, ta liczba zabitych wypadków nie sięgnęła 4 tysięcy, a więc naprawdę znaczący spadek, a kolejny dodatek ten spadek rok do roku postępował w tym roku. I tak było jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Pierwszy kwartał tego roku był zdecydowanie lepszy niż pierwszy kwartał tego rekordowego ubiegłego roku, czyli było jeszcze mniej zabitych niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Natomiast od drugiego kwartału trend się odwrócił. Wzrosła i liczba wypadków, i liczba rannych, i liczba zabitych w kolejnych miesiącach, czyli miesiąc lipiec tego roku do miesiąca lipca ubiegłego roku był wyższy. Wszystkie pozostałe miesiące również, ale kolejne miesiące były wyższe w stosunku do siebie, czyli lipiec był bardziej obfity niż czerwiec, sierpień był bardziej obfity niż lipiec. Coś się wydarzyło. Czyli kult kobiety, Matka Boska, papież w Warszawie. No my tu z Ewką oglądamy film o Husie. Jak wejdziesz do YouTube, napisz Babilon. Trzeba wyskoczyć ten film, to mi jako tak przez przypadek wyskoczył. I to siedziała Ewka. I nie obejrzałyśmy chętnie, za co pan Bóg los nam wysłał taki film o Janie Husie. Taki ciekawy, że nawet nie wiedziałam, że on jest podobny do kapucyna. Bo brązowa sukienka. I taki pulchniutki, bo ja myślałam, że Jan Hus to jakiś kwadratowy, siwy facet i powie, a usram się i nie dam się. No to dziękuję. U kierowcy, czyli uderzenie w bariery. Ale nie skutkująca wypadkami. Dziecko, jesteś tam? Być może ten wynik tak niekorzystny w tym roku wypadkowości z ofiarami. Nie ma tysiące ludzi poruszyły samochodami zamiast pod palmowy. Dokładnie. Polska, tak. Lub jeszcze do tego dołączyć dosyć tanią benzyną. W ostatnim roku to powodowało, że te samochody były rzeczywiście łatwiej zakupowane. Zobaczmy, jak to się dzieje, 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 jak to się dz
nie mam czasu się bawić, proszę Państwa. Jeśli bym chciała zobaczyć kandelabry, jeśli chciałabym być w bibliotece, to ten wernisaż do tej apteki się tutaj nie pojawił. Informatycy jakoś nie potrafią sobie z tą przeogromną bazą danych poradzić, w związku z czym przypomnę, że przepisy dotyczące młodych kierowców, którzy mają prawo jazdy od niedawna, zostają przesunięte na styczeń 2017, na prawdopodobnie na dziś, więc na styczeń 2018, o ile w ciągu tego roku pan odpowiednie służby rozwoju odnośnie poradzą sobie z wdrożeniem przepisów w razie zasady szkolenia i To nie były kwoty, których byłaby przestrzeń na zainstalowanie urządzeń pozwalających po wydaniu się kontroli. No właśnie, bo pan przepraszam, że się wtrącę, ale w Wielkiej Brytanii, która jest takim dobrym przykładem, tym bardziej, że tam jest ponad milion Polaków, przepisy są tak skonstruowane, że tych kategorii ubezpieczeniowych jest nawet 25-lecie, proszę Państwa, Radia Maryja. No i wtedy dzień 25-lecia Radia Maryja. Tutaj Anitę wepchnęłam, gdzie się spięta wręcz. Czy coś, bo ja patrzę, że taki łyżka ochronia, on na zewnątrz stał, palił papierosa, a jak to wejdzie, to na niego się rusza od razu. Anita nie głupia. To, że mówi, że on, że miejscowi trzeba, a Anitka mówi, dobrze, dobrze, ja tylko zobaczę, okej? Okay? Coś tam się wepchnęła, a mnie, ale tylko taki jakiś święto papieża, proszę Państwa, bo to święto Radia Maryja, 25-lecie. Ja zobaczyłam, że taka sytuacja, że tam Anita zaraz za minutę będzie musiała wyjść, coś tam ukradnie. Kurnie, jak to się da, no to, ale to może gdzieś tam wejdzie, może gdzieś tam dalej, może jakiś koncert. Ona 2-3 peruczki ma, także też tam na głowę inne rozmi. Ja słucham jej, a jej nie będzie w ogóle. Myślę, by za nią chodzić. Ja kabar, no tak po Warszawie pochodzić, a to tu, a to tam. No to najlepiej na takie imprezy, bo tak jak gdzie co płatne, no to, to, to w ogóle to już nie ma szans. Na dzisiejszą uroczystość 25 lat istnienia Radia Maryja słowo i błogosławieństwo apostolskie kieruje do nas Ojciec Święty Franciszek. To słowo i błogosławieństwo przesłał na ręce przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Z tym słowem przybył do nas przewodniczący dzisiejszej liturgii, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, wiceprzewodniczący konferencji Episkopatu Polski, który jest głównym celebransem tej uroczystości. Księże arcybiskupie, prosimy o przeczytanie tego słowa i apostolskie błogosławieństwo Ojca Świętego. Tak, natomiast póki co takich rozwiązań nie mamy. Jesteśmy dosyć ubodzy, jeżeli chodzi w narzędzia kontroli prawidłowości oświadczeń podanych przez kierowców. Powiadomiony o obchodach 25-lecia istnienia Radia Maryja w Polsce jednoczy się duchowo z twórcami, słuchaczami oraz uczestnikami jubileuszowych uroczystości. Dodatkową składkę. Jego świątobliwości, dziękuję Bogu za wszelkie dobro, jakie w tym ćwierćwieczu zrodziło się w sercach ludzkich dzięki radiowemu przekazowi ewangelicznych treści, nauczania magisterium Kościoła, informacji o życiu wspólnoty wierzących w Chrystusa na całym świecie,
oraz dzięki modlitwie, w której w sposób szczególny uczestniczą ludzie chorzy i w podeszłym wieku. Życzę, aby Radio Maryja dzięki współpracy Ojców Redemptorystów z różnymi kręgami kościelnymi pod przewodnictwem episkopatu było skutecznym środkiem ewangelizacji, nośnikiem ponadczasowej wartości ludzkiej. Niech te rozgłosienia będzie środowiskiem rozwoju chrześcijańskiej duchowości i kultury, twórczym orędownikiem jedności wierzących i wszystkich ludzi do pewnej. Ojciec Święty, zawierzając Marii wejście nowej ewangelizacji, całą rodzinę Radia Maryja z serca udziela wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa. Pietro kardynał Parolin, sekretarz stanu. Oczywiście ma swoje koszty, jakiś tam zarobek, ale głównym celem jest przekazywanie pieniędzy. Od posiadaczy pojazdu do poszkodowanych domów jak najmniejszej. Dziękujemy Ojcu Świętemu, którego także intencje włączamy w tę mszę świętą, a słowo powitania skieruje gospodarz diecezji, na terenie której Radio Maryja ma siedzibę, ksiądz biskup Andrzej Sus. To też, proszę Państwa, świadczy, że ta Maryja miała w ogóle więcej życia niż tylko Jezusa. Gdyby miała Jezusa, to by ona go z oka nie spuściła. A jak miała czworo dzieci, to przecież wiadomo, że jedno tu, jedno na rękach, a Jezusek, jak to Jezusek? Jak to jubileusz 25-lecia działalności Radia Maryja, które powstało w Turówie jako dzieło ewangelizacyjne Ojców Redemptorystów, założone przez Ojca Tadeusza Rydzyka i zatwierdzone przez ówczesnego biskupa chamińskiego Mariana Przybudzkiego. W rozumieniu Kościoła każdy jubileusz, kapłańsk, zakonny, podobnie jak na przykład również obchodzony w wymiarze ogólnospołecznym, ale wszystko jest radosnym uwielbieniem Boga za dobro, jakie otrzymujemy z Jego ręki. Stąd zachęcam do obchodów wieluszowych, są słowa psalmisty: jubilante deum cum laetitia, chwalcie Pana z radością. Czy jest skłonny poddać tak się właśnie takiej restrykcji? Oczywiście można zacieszu sobie dodać, Mazarwańskiego domu. Dalej, 600-700 odpowiedziała rocznie. Na dar Bożego Macierzyństwa. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo uczynił mi jakie zaszczyty. Wszyscy najbliżsi potrzebujemy tej radości. Tak, natomiast którą budzi w sercach świadomość dobra, które młody kierowca musi zapłacić, otrzymanego, posiadanego, dzielonego z nim. Kiedy spadka sięga kilku tysięcy złotych, a nawet kilkunastu tysięcy, to ona otwiera nas na innych ludzi. Czy gwałtownie właśnie jest po prostu jak świeże powietrze, które mleko się oddycha. Bardzo dużym ryzyku. Słuchaj, ten 0,79 to w ogóle tylko alarmowe jest napisane, ale nie wiem, co to się stało. Za niepodwyższenie do składki, tak? I mamy świadomość dobra, jak jest Radia Maryja, służnie nowej ewangelii. To, co wczoraj żeśmy upodawali przy każdym komputerze, no i oni tylko alarmowo. Mówię pielgrzymom rodziny Radia Maryja, ja Panu Bogu dziękuję codziennie. Inny numer, a oni ten zapisał, a ten inny to też jest zablokowany. A przy innej okazji, to znaczy, no tak, ja doładowałam do niego 50 zł, a tam jest 0 zł na koncie. I nawet się nie dodzwonisz. Czyli że jest zablokowany i tak dalej. Dociera do wielu ludzi i środowisk w Polsce, a także poza jej granice na inne kontynenty. Modlitwa i katecheza to dwa istotne elementy, które wyróżniają radio katolickie spośród innych rozmów. A gdzie ty jesteś? Cieszę się, że są one
wystawienia swojego życia na... To jak teraz za pół godziny będą światła, to ponagrywaj tam trochę. W ogóle nie ma takich ograniczeń. Bo już jest kontrolowane. No to w Holandii, gdzie jesteś? W Szwecji? Przecież w Polsce u zebraków. Wyłożenie zdjęcia na... No ja jestem pilotem, drugi, ja cię nie słucham i wiem, że tak bardzo się nie przemieszczasz. Na stolicy Piotrowej dla Radia Maryja. Nie jest żadnym problemem, jest więc... Dziękujemy również za wsparcie. A co ty jeszcze widzisz na tej lodówce? Benedykta XVI. Ja w ogóle myślę, że będziemy nie myśleć o lodówce. Idzie zima, to będzie aż 6 miesięcy. Na konsekrację świątyni. Na plusie, już dwie osoby zamarły bezdomne przedwczoraj. Nawet nie wczoraj. Tak. A teraz? No. No, tak mówili w razie, że dwie osoby bezdomne, bezdomne, no na zewnątrz. To nie musimy być bezdomne. Przecież można się zagubić i jechać do Częstochowy i zrezygnować z hotelu, chcąc zaoszczędzić 500 zł. No i tak. A będziesz w domu, to której? Przekładając na język normalnego człowieka, nie ubezpieczeniowca, że... No to połóżmy nogę w wywiadu, to nie jest oni wielkich kwotach właśnie napraw, natomiast mężczyźni... No to ty dzwoń potem, na koło swojej czy co tam wtedy tak, no. Gdzie też kaplica pamięci? I co tam jeszcze? Poświęcona tym, którzy ponieśli męczeństwo, ratując Żydów, powodują no to cukru, to sobie kup, co to ty jakiś chcesz nienormalny? A może Witka ci przyniesie? Przestrzegają przepisów. No być bardzo chciał, ja wiem, ale ona się teraz rozłożyła i po prostu nic nie mówiła, ale z tego wynika, że ona ma to wszystko w nocy. Dlatego się do Maryja przez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, katechezy, dzieła miłosierdzia. No miała ci zapłacić 250 zł do tej lodówki, tak? Dzięki Radiu Maria uczyłem do Boga i jestem w grupie kierowców, którzy swoją pracę zaraz życia. No to, ale to musi się najpierw tej Ewki wziąć, czyli będzie się, kiedy to towarzystwo ubezpieczeniowe podejmą taką próbę. No teraz to i do mnie, ona jest w pracy, to przecież jak się może odzywać. Druga z tego, co wiem, właśnie się w tej chwili przygotowuje do zaoferowania swoich klientów. No to jest ta wiadomość. Tak i o całej procedurze, bo... To myślę, że dobrze by porozmawiać z tymi firmami, że umieć. Już mam samochód, transport, jedziemy, zabieramy. I wszystko. Powiedz, że zabieramy, raz wyjdziemy i już nie wy... I zobaczysz, a jak niedobre, to do śmietnika wypierdolę. No, tak powiem, bo już brakuje mi tu słów inteligentnych. No nie odbiera, bo po jakimś czasie odbierze, ale że ty jesteś psychiczny, bo jak ty myślisz, że ty dzwonisz na 10 telefonów, to ci ktoś się odezwie. Właśnie, że ten ktoś się nie odezwie. I musisz teraz czekać. No na razie, bo mi mam dziecko. To, co sprawdza, że to, co pamiętam, ale również to, co nie pamiętam. Jesteśmy sprawdzani w radiu milionom rodaków w kraju i za granicą. Za jego odważne inicjatywy społeczne pośród dwóch, jak ja w niego i w radiu uderzamy. Ale sprzedałeś się? Ufam mi za wielu współpracowników, ojca dyrektora, duchownych kierowców. Tak, wielu wolontariuszy. Za całą rodzinę Radia Maria, która duchowo i materialnie wspiera swoje radio. Jakże przecież często wdowimi grzami. Wspiera, bo wiem, że przez radio Maria nie, on pewnie ubrania duchowi. Liturgii jubileuszowej towarzyszącym Słowa Świętego Bogu, który mocą działającą w nas może czynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Jezusie Chrystusie. Bo Mareczek mówi, że jakaś mówi tam żebraczka katolicka powiedziała, że się dołoży. A ja mówię, słuchaj, jak się dołoży? No to na transport akurat i wjeżdżał lodówkę i w nogi. Czy własnej staranność w prowadzeniu samochodu no. W racji dysfunkcji organizmu. No. To wszystko razem jest dzisiaj znane. Natomiast do tego można spróbować
poszukać bezpieczeństwa. A ci faryzeusze, która funkcja w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dla jedności w Duchu Świętym, niech będą do Pana Boga, ani o ratunek, ani o przepraszam, już nic nie ma w obecności tych faryzeusze. Abyśmy pełni wdzięczności za razem ufności serca, pokazaliśmy taką ciemnotę drogi, że najświętszą ofiarę obecności tych plech plus nie mógł się modlić. Za wszystkie nasze jak tak śmiesz? Zaniedbania. On się jakby do kogoś modlił, to wtedy, że miał... Spowiadam się, mał grzech Panowce, i wam radzi, że bardzo zgrzeszył, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry. O modlitwę za do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami pokusze mogące i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. To, co najbardziej bym rekomendowała, to po prostu jak najrozsądniejsze zachowanie za kierownicą, że samochód jest... To sobie jak powiedziałem, to ty już nie zaparła się jakoś tak... On się po prostu deprymuje. Zaraz będzie padał śnieg, ja to lubię. Mówię do tego Mareczka, jak będzie wychodził z tej ciucholami, to żeby... porobił parę zdjęć z tych kandelabrów. A on był, jestem w Ciucholandii. Ja mówię, no to właśnie, że jesteś w Ciucholandii. Na przykład smartfon LG.